Białe od żaglówek jest od dziś jezioro Wigry na Suwalszczyźnie. Do Starego Folwarku przyjechali młodzi żeglarze z całej Polski. Już po raz kolejny Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z uczniowskim klubem żeglarskim Grot zorganizował regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałki. W tym roku na starcie zameldowała się rekordowa liczba uczestników. Regaty cieszą się bowiem coraz większą renomą, mówi Waldemar Borysewicz, dyrektor OSIR-u. Ludzie chwalą, przyjeżdżają nie tylko z Polski, chwalą organizację, chwalą miejsce, teren, komisja też, która bezproblemowo pracuje. Myślę, że też jezioro jest piękne i nadające się do takich regat, więc z roku na rok renoma naszych regat rośnie i myślę, że będziemy się tylko rozwijali. Obawa jest tylko taka, czy się pomieścimy tutaj wszyscy. Zawody są jednocześnie eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz Mistrzostw Świata w klasie kadet i optymist. Dziś na jezioro wypłynęły 53 żaglówki z dwuosobowymi załogami. Wyścigi potrwają do niedzieli. Wtedy wyłonimy najlepszych żeglarzy, mówi Beata Domalewska-Chrulska, prezes Grotu. Są to regaty eliminacyjne do Mistrzostw Świata w klasie kadet, które w tym roku odbędą się w Anglii i eliminacje dodatkowo do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, to takie Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego. Dlatego stąd może rekordowa liczba, ale strasznie się z tego powodu cieszymy, bo nas jest bardzo daleko, tak? Jest Mielno, jest Poznań, jest Kraków, także rozrzut jest geograficzny duży. Jest jedna klasa, więc będzie wspólny start tych 53 jachtów. Jutro dojeżdżają do nas optymistki, czyli to są łódki mniejszych dzieci, jednoosobowe łódki, które też się będą z nami ścigać. Oni mają dwudniowe regaty i wtedy będą oddzielnie startować, czyli kadety oddzielnie startują, oddzielnie optymistki. W klasie kadet ścigają się osoby do 17 roku życia. Większość młodych sportowców traktuje to hobbystycznie, ale są też tacy, którzy z żeglowaniem chcą związać swoją przyszłość. Aby żeglować, trzeba jednak włożyć wiele pracy, mówią. Niezbędna jest też odwaga i wytrwałość, dodają. Wierzę, że trzeba być wytrwałym, nie bać się, bo to jest odwaga jest jedną z podstawowych cech, którą powinien posiadać każdy żeglarz. No i pasja oczywiście, no bo bez pasji nic tak naprawdę nie pójdzie w życiu. Są ludzie, którzy wsiadają na łódki i od razu panikują, a są ludzie, którzy wsiadają i tak, o tak, to jest to, co chcę robić przez resztę życia, więc to naprawdę zależy od człowieka indywidualnie. Trzeba być odważnym i nie tracić wiary w siebie, nawet jeśli się coś nie udaje. A to jest trudny sport? Ja dałbym radę przecież sobie na... Ja myślę, że tak, że pan by dał radę. No, ja myślę, że to jest sport dla każdego, tyle że trzeba dobrać odpowiedni sprzęt.